jestem w stanie klonowa, a dzisiaj aktualizacja, wiem, że jest opóźniona, ale co? Więc tak, ja sobie tutaj jestem w Murland, a tu widzę, że coś jest nie halo, ponieważ jakieś dwa koni w boksie, jakieś w ogóle kilka głowi, kilka siodeł, kilka owiek, po prostu nie wiem, co się tu stało, ale może planuję po prostu nowe te konie tutaj do boksów. Wygląda to przede wszystkim źle, ale chwila, co ja mam właściwie zrobić? A no tak, przecież mam powiedzieć, co dzisiaj dodali. Kąsek fabularny, nowe kantary i koń Appaloosa jest już na ranczu Starshine. Więc tak, obejrzymy sobie kantarki, bo jeszcze ich nie oglądałam. Aha, okej. No, teraz chcę uzbierać już do tych 5000, ponieważ jeszcze później chcę uzbierać na kolejnego fryza, więc no na razie będę mieć jeszcze czas, żeby te kantary po prostu kupić, ale no, no nie wiem, takie o. Dobra. To tak, pokażę wam teraz tego Appaloosa, to widzimy się już za chwilkę. A więc z tego, co tu widzę, to wygląda tak, że tutaj jest jeden Appaloos. Tak. I... ale jest coś dziwnego, bo tutaj nie ma koni. Jest tylko jeden quarter. Jeden quarter i trzeba sobie tak to ustawiać. No nie wiem, dobra, to może myślę, że zobaczymy w Forcie Maria. Z tego co wiem, jest to rozgrywka na 5 minut, czyli to co my gracze z 20 levelem czy większym kochamy, prawda? Tak, kochamy to. To widzimy się u pani Holdsworth. Tak, dobrze to powiedziałam. Okej, w ogóle ja myślałam, że ta mgła już zniknęła, ale nie, nie zniknęła. W ogóle sprawdźmy, czy dalej są te tajemnicze zarośla. Bo są czy nie ma? Są czy nie ma? O, to jest pytanie. Są. W ogóle jeszcze na koniec powiem o innych wieściach z Jorwiku. Więc no. Dobra, już jedziemy do pani Holdsworth. Holdsworth. Nie, to tu, Boże, jak ja się plączę. Dobra. To tutaj. O, już czekają. Zobaczcie, jak fajnie. Dobra. Okej. Okay. Ja tu wchodzę, a tu lisia pyta i siącieka. No i to fajne. W ogóle poszukaj miejsców dusz, gdzie są. Duszy moje. Boże. Dobra. Zobaczmy, czy ktoś jest tu na górze. Bo skoro lisa była tu, to może ktoś tu będzie. Okej, ja już jestem, więc pani Holdsworth. Jeju, wciąż nie mogę tego przeczytać. Okej, witajcie. Dajcie wiarę, że znalazłam kawałek wpisu do dziennika prowadzącego. Najprawdopodobniej przez samego galopującego Thompsona. Jeszcze to potwierdzę u jakiegoś archeologa, ale jestem pewna na 99%. Okej. Staniemy szylingi. PD. Wtedy dostaniemy 30. Proszę nam go przeczytać. No i tak, Sara, no i tak stałem opuszczony przez wszystkich moich ludzi. Musiałem wykonywać zadania, które z pewnością prowadziły do nas wszystkich nieszczęście. Przeklęty Jarl jest dość niegoryczony, nie sądzicie? W ogóle tutaj jest coś źle napisane, bo to jest przeklęty Jarl. Jarl jest z małej, a to jest przecież imię, więc no.
Te kamienie wymagały nie lada wysiłku. Dobrze, że miałem od mangusa mój siekieromłot, który został nasycony specjalną mocą. Mangus Steiner, tego imienia wam miejscom duszy nie trzeba przedstawiać. I gdy jeden z tych w końcu pękł, to potężnego uderzenia pojawia się jakaś kobieta. Przynajmniej tak myślałem. Kobieta? A może, nie wiem, czy przy... A, właśnie to jest ta historia z Instagrama! Co było na Instagramie. To już wszystko wiadomo. Pękającego kamienia, czy może już od jakiegoś czasu mnie obserwowała, jednak leciała w mym kierunku z wyciągniętą ręką i skoro nie ozdabiało poroże jelenia, a spod kaptura jej peleryny zwisały loki. Tak, o rety. Była przerażająca, jednak ja byłem zbyt zaciekawiony, by odczuwać strach. Wtedy przemówiła, a jej słowa były, i tutaj się urywa, reszta strony szczernieło od ognia. Rety, to jak historia o duchach. Ten biedak wykonywał czarną robotę za Jarla i spotkał czarownicę Walla. Czy to możliwe, by była ona naszą czarownicą Walla? To znaczy nie naszą, ale no wiecie, tą, którą widziałyśmy. No, klikaj się. Cóż tak, to możliwe. W przypadku Walla trudno odróżnić fakty od fikcji, ale według legendy te kobiety żyją już od bardzo dawna. Mangus był z kartą kamieniarza, tak? Jest ich więcej? No weź, przecież to musiało być zgromadzenie kobiet. A, ale ty jesteś Vrenan. Stary, dobry Mangus, który rozbijał kamienie runiczne jako człowiek i pomagał druidom jako duch. I bądź tu mądra. Będę kontynuować badania, na pewno dowiemy się czegoś więcej o Walla. Właśnie ma być jeszcze jeden kąsek fabularny. Wiecie co? Ja zasłonię sobie rolety, bo tutaj coś świeci na monitor. Zobaczmy, czy pomoże. Chyba powinno być już lepiej. Dobra. Dobrze. Wracajmy do pracy. A wy idźcie się pościgać albo coś poróbcie. Beatrix i ja musimy poczytać. Damy wam znać, dlaczego się dowiemy. Pa, pa. I co? I to jest tyle, moi drodzy, to jest tyle, ale spoko loko, jeszcze jeden kąsek fabularny i on będzie chyba w kolejną środę, chociaż mogę się mylić, więc co by tu jeszcze porobić? No może już wyjdę z tej biblioteki i jeszcze powiem wam o wieściach z Jorviku. A więc to już tyle, jak na razie. Już Halloween, kolejny kąsek fabularny i na koniec jeszcze wyścig z Loretto, będą jeszcze jakieś nowe konie halloweenowe i w następnym tygodniu 7 nowych maści koni, dlatego star koń chce oszczędzać, bo ja na pewno coś kupię, jak to ja. No ale najpierw muszę sobie zarobić, dlatego też wyczekujmy na co? Na kolejną aktualizację na moim kanale. Pojawi się w środę albo w czwartek, więc hejo!